I jesteśmy z powrotem w studiu Łukaszenkowskim. Witam Państwa w drugiej części programu. Oddaję Państwu głos. Dzisiaj przede wszystkim Unia Europejska, relacja Bruksela-Warszawa, relacja w ramach wspólnoty europejskiej, a naszym, a dokładnie Państwa gościem Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, pracy, polityki społecznej, obecnie europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze dobry wieczór Pani poseł. Dobry wieczór Panu. Cały czas chcę mówić pani minister, no ale wszystko jeszcze przed nami. To odpowiedzmy, Grażyna Zrebnika, dość kategoryczne pytanie na koniec. Takie sobie twierdzenie, że to wszystko się musi rozpaść i że trzeba już działać na plan polexitu. To słowo, które jest politycznie niepoprawne, ale może już tak trzeba myśleć. Może trzeba mieć taki scenariusz bardzo awaryjny gotowy, pani poseł. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaufanie. To miłe, że ktoś się cieszy, że jesteśmy tam w tym parlamencie i widzi, że pilnujemy tych interesów polskich. Odpowiedź, jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, oczywiście, żebyśmy chcieli, żeby w takich sytuacjach stanowić wspólnotę, no ale to bywa tak, że nawet w takim sąsiedztwie i w takiej grupie te interesy są rozbieżne, ale mamy nadzieję, że ta refleksja dotrze do wszystkich. Natomiast absolutnie robimy wszystko, żeby Unia Europejska była tą Unią, do której wstępowaliśmy, tak? Nie mówimy dzisiaj o polexicie, bo za chwileczkę, proszę Państwa, będzie to narzędzie politycznego uderzania w rząd Zjednoczonej Prawicy. I tak to jest wykorzystywane. I tak, gdyby opozycja, która chce wszelkimi możliwymi sposobami doprowadzić do innych rządów niż konserwatywnej rządy Zjednoczonej Prawicy i w Brukseli atakuje Polskę, co właśnie powoduje jakby takie polityczne, niemerytoryczne, nieuzasadnione ataki, to my przypominamy, do czego ta Unia została powołana. Mówimy o solidaryzmie europejskim. Chcemy to po prostu ciągle naprawić, chociaż sama idea też jest niezwykle trudna. Pamiętajmy, że Parlament Europejski jest parlamentem zdominowanym przez lewicę. Zobaczmy, kto tam ma głos rozstrzygający i decydujący, ale czy to ma znaczyć o tym, że to oni będą narzucali nam arbitralnie swoje wartości, mówili, że my nie szanujemy ich wartości, przekraczają swoje uprawnienia, tak jak mówiłam, próbują meblować nam mieszkanie. Na to po prostu zgody nie ma. To jest też pytanie, które mnie nurtuje. Kto właściwie dookreśla te wartości europejskie, które są wymienione w drugim artykule Traktatu o Unii Europejskiej, bo tam jest bardzo ogólny zapis, a ktoś przecież po tym wyznacza, co tą wartością europejską jest, a co już nią nie jest. Pani Dominika z Wielkiej Brytanii. Kolejny telefon z Wysp do nas trafił. Dobry wieczór, pani Dominiko. A dobry wieczór. Słuchamy. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam z Wysp. Proszę Państwa, proszę tylko się nie obrażać, jeżeli ja będę mówiła bolesne, takie będę może sprowadzała się do bolesnych takich wątków. Proszę Państwa, 2016 rok, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory na Wyspach. Ale, proszę Państwa, wcześniej wygrywa wybory pan Duda. W tym czasie, wtedy, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, było tak nieźle zjednoczone. Koniunktura zaczęła rosnąć do góry. Ale pojawili się, proszę Państwa, pseudodziałacze PiS-u, którzy próbowali nas po prostu rozwalić. Może to tak powiem. I teraz tak. Mieliśmy, proszę Pana, w czasie, może zacznę od katastrofy smoleńskiej. Bardzo ładnie się zjednoczyło polskie społeczeństwo, ale mieliśmy, proszę Pana, pana Sikorskiego Radosława, ministra spraw zagranicznych, który finansował taką tygodnik brukowy taki. Pani Dominik. I tu
I tutaj połączenie się zerwało. Nawet nie wiem, gdzie sens złapać, powiedzi pani Dominiki, bo ta historia dokądś prowadziła, ale nie do końca wiemy dokąd, ale jedną myśl może z tej wypowiedzi wyłapię. To może będzie rzeczywiście myśl dla pani poseł niezbyt przyjemna. W roku 2015 na Wyspach wygrywa zarówno pan prezydent Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie wybory na Wyspach już tak łatwo wam nie poszły. Przez te 4 lata rządu gdzieś partia rządząca utraciła taką komunikację czy poparcie polskiej emigracji? Przyznam, że jak te pierwsze informacje do nas docierały, było to dla mnie absolutnie zaskakujące. Przecież w tym okresie bardzo dobrej koniunktury, świetnej sytuacji na rynku pracy, kiedy na polskim rynku pracy brakowało tych rąk i kiedy do pracy do Polski przyjeżdżali, ciągle też są pracownicy z Ukrainy, liczyliśmy na te powroty z Wielkiej Brytanii, na tą możliwość, którą stwarzał kraj, w którym wzrost gospodarczy był wysoki, w którym można było znaleźć pracę, rosły wynagrodzenia. I się okazywało, że właściwie część Polaków, która wyjechała za pracą, ma ciągle w pamięci obraz tamtej Polski, z której wyjechała. Jak odbywały się spotkania w Londynie, wyjeżdżano jeszcze na takie targi pracy czy na spotkania w ambasadach, to się okazywało, że wiele z tych działań zupełnie było nieznane polskim rodzinom, polskim pracownikom. Mówię tu o inwestycjach społecznych, mówię o tej zmianie, która się dokonała, możliwościach, które się też otwierały. Więc być może był tu też popełniony jakiś błąd komunikacyjny, może niewystarczająco budowaliśmy te relacje właśnie z tymi, którzy wyjechali, bo musieli wtedy wyjechać. Mówiliśmy, że na Wyspach jest 1,5, może więcej, czy na emigracji jest 1,5, czy do 2 milionów Polaków wyjechało. A ja potem czekałam właściwie, kiedy zaczną się te powroty, kiedy powiedzą, że warto tu w Polsce zakładać rodzinę, warto inwestować w Polsce, warto w Polsce pracować. I to się jednak nie dokonało w wystarczającym stopniu. Prawdę mówiąc, nie znam do końca tej odpowiedzi. Być może popełniliśmy tu błąd. Chociaż warto dodać, to trochę w obronie dorobku także pani minister, że w ostatnim roku więcej nas wróciło niż wyjechało, 40 tysięcy, takie są dane, nie wiem na ile one się odpowiadają rzeczywistości, ale jedno jest pewne, fala wyjazdów przez ostatnie lat 4 została zahamowana. To jest ta istotna zmiana. Pan Mirosław z Małopolski czeka na naszych łączach telefonicznych. Panie Mirosławie, dobry wieczór i zamieniamy się w słuch. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani minister, dobry wieczór panu. Pani minister, mam takie pytanie. Gdzie się kupuje więcej komputerów? W mieście, na wsi, za granicą? Myślę, że... jedno. To, i teraz do meritum przechodzę. Ilu użytkowników zmienia domyślne ustawienia komputera? Nie mówię o zmianie tapety. Kolejna rzecz. W domyślnych ustawieniach mamy w wyszukiwarkach Onet, Wisłana Polska i Gazeta Wyborcza i tak dalej. I panie Mirosławie, dźwięk panu unika między Warszawą a Małopolską. Widać, co jakieś zakłócenia. Wyjdę teraz na pole. I teraz...
A teraz słychać? Tak, teraz z pola słychać doskonale. Widać, że słychać, że Małopolska. To skończyliśmy na tej wyszukiwarce i tych mediach, które są automatycznie w ustawieniach zalecane jako strony. Dlaczego one są? Dlatego, że państwo z PiS-u, że tak powiem, no, jako rządzący, nie zainteresowali się, jak to się dzieje, skąd się biorą właśnie, że te wyszukiwarki są akurat domyślnie instalowane. A to jest bardzo proste. Należy wspomóc tak zwane wolne, otwarte oprogramowanie. A o tym w ogóle nikt nie mówi. Bo państwo myślicie, że wspomożecie na przykład, że Microsoft zaprosimy do Polski, Google'a zaprosimy do Polski, a oprogramowanie nie tworzy się w Google'u i w Microsoftie, tylko właśnie wśród tych maluczkich, którzy są odpowiedzialni. I trzeba zainteresować się tymi małymi, którzy tworzą te wyszukiwarki, którzy tworzą kod źródłowy. Bo kod źródłowy wyszukiwarek powstaje nie w Microsoftie, nie w Google, tylko w tych małych wśród na przykład takich ludzi jak ja, jak pan, jak pani, jak każdy z nas może taki kod tworzyć. A Microsoft i Google przejmują ten kod, wspierają go, a co się w tym kodzie w zasadzie znajduje, jakie lokalizacje, to zależy od kraju, z którego pochodzi dana lokalizacja danego kodu. Jeżeli by nie było na przykład w wyszukiwarkach, nie było Onetu, Wirtualnej Polski, Gazety Polskiej domyślnie ustawionych, to by nie było takiego przekazu. Byłby lepszy przekaz do ludzi w internecie. Panie Mirosławie, tu stawiamy kropkę, dziękuję bardzo. Myśl ciekawa, mówiąc szczerze, ja jestem od kodowania jak najdalszy. Niestety, nie wiem, na ile pani minister radzi sobie w tworzeniu przestrzeni wirtualnej, ale może to jest odpowiedź. Odpowiedź w świecie cyfrowym, o którym czasami zapominamy, że on istnieje, a może zapominamy, że ma tak istotne znaczenie na kształtowanie postaw Polaków. Ale myślę, że to jest ważny głos, bo mi się przypomina ten moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość pracując nad programem odbywała te spotkania i to są te uwagi, które w jakiś sposób narzucają pewną agendę, wskazują pewne słabości czy kierunki działań, co do których nie zawsze musimy się zgadzać, ale które warto przeanalizować i też wziąć pod uwagę. Na pewno jesteśmy dzisiaj w świecie takim też internetowym, wirtualnym, cyfrowym. Co do tego wszyscy mamy to przekonanie, że od tego nie ma odwrotu, ale no, mądrość tu jest też oczywiście potrzebna. Chociaż to jest też kwestia z tematem repolonizacji mediów, których gdzieś tam przez całą poprzednią kadencję i pierwszą część tej kadencji w tle się porusza, ale nie jest postawiony na ostrzu noża tak albo nie. Pani minister, to ja jeszcze dopytam, bo mamy ostatnie 2 minuty programu, a jestem zainteresowany w pani minister opinii na temat tej debaty, która się odbyła o aborcji w Polsce, o strajkach kobiet, o wyroku Trybunału. Jak pani poseł na to patrzy i na ile i ten wyrok był dobrze zrobiony i dobrze przygotowany, na ile ta debata, czy to można w ogóle nazwać debatą, która się odbywa w Polsce dookoła aborcji, panią smuci albo jest szansą na poważną debatę na ten temat? Wyrok czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, myślę, że ani dla mnie, ani dla nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, nie był też absolutnie żadnym zaskoczeniem, ponieważ no, linia orzecznicza tu Trybunału Konstytucyjnego była znana i nawet wcześniejszy prezesi Trybunału Konstytucyjnego też w tej kwestii jednoznacznie się wypowiadali. Sprawa jest absolutnie drażliwa politycznie, mamy tą świadomość. Można powiedzieć, że nigdy nie będzie dobry czas, żeby tego typu decyzje podejmować. Zawsze były te wątpliwości co do czasu i myślę, że gdyby to było w innym czasie, również byśmy z tymi zarzutami się spotkali. Jeżeli mówimy o strajku kobiet i tej sytuacji, protestem związanym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to myślę, że to jest strajk, który się samokompromitował od samego początku. Te zatrważające ataki na kościoły, te
wulgaryzmy, ta agresja ze strony protestujących, te wulgaryzmy to jest coś, co normalny, przeciętny człowiek chyba nie akceptuje. Też mam takie swoje przekonanie, że znaczna część osób, która uczestniczy w tych protestach albo uczestniczyła na początku, to też osoby, które jakby nie radzą sobie może w jakimś stopniu z frustracją spowodowaną izolacją, sytuacją z pandemią, z tym, co się w tej chwili dzieje, bo taka sytuacja może być. Moje stanowisko w tej kwestii było jednoznaczne. Życie jest wartością bezcenną, najważniejszą. Jestem za ochroną życia. I to jest konkluzja naszej rozmowy. Pani minister, pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia, pani minister. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę państwu. A ja bardzo państwu dziękuję za uwagę i za telefony. Oczywiście widzimy się za tydzień w czwartek. Do zobaczenia.